4 marca obchodziliśmy święto świętego Kazimierza Królewicza, patrona archidiecezji białostockiej. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem tego patrona w Białymstoku odbyła się uroczysta msza święta, w której wzięli udział m.in. podlascy bracia Kurkowi, towarzysze husarscy, bracia chorągwi komputowej oraz miłośnicy tradycji i historii. Mszę celebrował arcybiskup metropolita białostocki ksiądz Tadeusz Wojda. To jest wielki patron z wielu punktów widzenia, przede wszystkim jako władca, który przede wszystkim starał się budować wszystkie relacje swoje z drugim człowiekiem na fundamencie miłości, swojej wiary, swojego odniesienia do Chrystusa. Wiemy, że był człowiekiem bardzo religijnym, codziennie niemalże do kościoła chodził, na mszę świętą, modlił się bardzo dużo. No jest to dla nas wyjątkowy patron, wyjątkowy święty, dlatego że jako świecki, jako władca potrafił żyć w ten sposób, to tym bardziej daje nam przykład, nam kapłanom, nam osobom konsekrowanym, ale też wszystkim innym świeckim, którzy przecież dążą do świętości, którzy pragną żyć zgodnie z przykazaniem Bożym. Także myślę, że tutaj w tym względzie to jest wspaniały dla nas przykład, aby go naśladować i w ten sposób budować na co dzień naszą wiarę. To jest nie święto tylko archidiecezji białostockiej, ale całej prowincji. Znaczy w Łomży tak samo jest chwała na wysokości Bogu, tak samo jest wyznanie wiary. Ja odmawiam brewiarz włoski i jest wspomnienie świętego Kazimierza. Przynajmniej jest jedno czytanie związane ze świętym Kazimierzem. Mimo że kulturalnie to jest postać odległa, a jednak ta postać jest przybliżana też Kościołowi powszechnemu, szczególnie dla naszej metropolii. Jest to ważny święty, a dla Białegostoku w sposób i dla Wilna taki szczególny święty, patron tych miast, tych diecezji. Także cieszymy się z parafii, razem z parafią świętego Kazimierza, ale też cieszymy się wszystkimi ludźmi, którzy świętują świętego Kazimierza i patrona. I życzymy wszystkim Kazimierzom i Kazimierom błogosławieństwa Bożego. Nasza parafia jest pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza, który jednocześnie jest i patronem naszej metropolii białostockiej, w skład której wchodzą trzy diecezje. I dlatego też, w związku z tym, że nasz Kościół ma za patrona tego wielkiego świętego, jakim jest święty Kazimierz Królewicz, który nie tylko jest patronem naszej metropolii, to także patron Litwy, także bardzo czczony w naszym kraju, w Polsce. Dlatego też uroczystości metropolitalne są organizowane w naszym kościele. Kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Cieszymy się, że są obecni przedstawiciele wszystkich trzech diecezji, zwłaszcza w osobach księży, biskupów ordynariuszy, biskupów pomocniczych tych diecezji, a także biskupów seniorów. Modlimy się oczywiście nie tylko w intencji parafii, ale także i w intencji całej metropolii, a więc diecezji łomżyńskiej, białostockiej i drohiczyńskiej. Wspólnym elementem wszystkich współczesnych ruchów górkowych jest umiłowanie tradycji, wiary oraz ojczystych obyczajów. Dlatego bracia Kurkowi zawsze uczestniczą w ważnych uroczystościach religijnych. Bractwo Kurkowe zawsze stało blisko przy Bogu, przy kościele, przy uroczystościach kościelnych. Dlatego nas tu nie mogło dzisiaj zabraknąć. Jesteśmy jak co roku tu, żeby uczcić pamięć świętego Kazimierza Królewicza, patrona diecezji białostockiej. Jest to uroczystość przede wszystkim patrona Polski i Litwy. Jest to przede wszystkim uroczystość patrona archidiecezji białostockiej, do której my jako diecezja łomżyńska należymy. I dlatego tu się żeśmy znaleźli, dlatego tu się czujemy być odpowiedzialni, żeby w tym święcie uczestniczyć. Święty Kazimierz jest postacią, która splata dwa narody. Litwę i Polskę, a w zasadzie trzy narody, bo również i Białoruś, Grodno, miasto, w którym zakończył swój żywot. Wiosną, kiedy mamy tyle wyzwań, chcemy nabrać siły i pielgrzymujemy do świętego Kazimierza, aby wsłuchać się w jego słowa.
słowa mówiące o tym, że trzeba być uczciwym, trzeba być prawdziwym i trzeba się modlić. Po śmierci świętego Kazimierza otwarto trumnę, jego testament był u jego wezgłowia i było tam napisane: każdego dnia chwal Maryję. Żył krótko, kochał mocno, a przede wszystkim kocham Maryję Najświętszą. Przypomnijmy, święty Kazimierz, patron archidiecezji białostockiej, urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie, a zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. Był polskim królewiczem, synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Święty Kazimierz to namiestnik królewski w koronie Królestwa Polskiego, święty Kościoła Katolickiego, patron Polski i Litwy.